Zakład utylizacji odpadów komunalnych zmienia się na naszych oczach. Mieszczący się w podpłockich Kobiernikach został powołany do życia 17 lat temu i od chwili powstania poddawany jest zmianom, które dostosowują go nie tylko do wymogów ekologicznych, ale przede wszystkim do zapotrzebowań ludzkich. Dostosowanie to jest niezbędne. Przecież to właśnie do zakładu utylizacji odpadów komunalnych trafiają wszystkie odpady miasta, liczącego około 130 tysięcy mieszkańców Płocka, a także okolicznych gmin. Na przestrzeni lat na terenie ZUOK dokonano szeregu usprawnień, a kolejne duże inwestycje są właśnie realizowane. Inwestycje te mają usprawnić działanie ZUOK w podpłockich Kobiernikach i zminimalizować rosnące koszty przetwarzania odpadów komunalnych. Jedną z nich jest rekultywacja wypełnionych we wrześniu 2014 roku składowisk. To kluczowa inwestycja, a jej wagę podkreśla jej przeznaczenie. Wykonanie tej inwestycji, a konkretnie instalacji odgazowania składowisk, pozwoli na zagospodarowanie biogazu. Wytworzony w ten sposób gaz ma posłużyć do produkcji energii elektrycznej i pozwolić na odzyskanie ciepła. W tym celu powstała kontenerowa siłownia biogazu, która została zamontowana wraz z całym zespołem prądotwórczym. Aparatura, która otacza ten niepozorny na pierwszy rzut oka kopiec, wytwarza prąd, a przekazywana w ten sposób energia już teraz jest wykorzystywana przez ZUOK. Zgodnie z przewidywaniami, wyprodukowany prąd powinien wnieść do kasy spółki 20 tysięcy złotych rocznie. Wysoki kopiec to jednak nie jedyny, choć z całą pewnością bardzo widoczny element prac. W ramach projektu realizowana jest rekultywacja kwater numer 1 i 2 w Kobiernikach, budowa instalacji do odgazowania i zakup kompaktora do zagęszczania odpadów balastowych. Nowe inwestycje na terenie ZUOK, wśród których jest zadanie rekultywacji, mają kosztować około 28 milionów złotych i nie byłyby możliwe bez wsparcia środków z zewnątrz. Ponad 12 milionów złotych to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Około 6 milionów stanowi dotacja unijna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. ZUOK liczy też na dotację ze środków unijnych w ramach konkursów na lata 2014-2020.